Roszczeń Boże. Panie mój i Boże, weź ode mnie wszystko, co mi przeszkadza w relacji z Tobą. Panie mój i Boże, daj mi wszystko, co mnie wspomaga w drodze ku Tobie. Panie mój i Boże, weź mnie ode mnie i daj całego Tobie. Słowa szwajcarskiego mistyka świętego Mikołaja z Flue są wstępem do dzisiejszych rozważań. Przecież każdego dnia mamy rezygnować z siebie, żeby zyskiwać siebie dla innych. Ale ta dzisiejsza Ewangelia staje na naszej drodze jak przeszkoda. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Oczywiście nie mówimy tego w kontekście prześladowań, jakie dokonują się w krajach arabskich, w których zwalcza się chrześcijaństwo. Ograniczamy się do naszego życiowego podwórka, do członków naszej rodziny, do współpracowników, do ludzi z mojego sąsiedztwa. Należałoby pewnie też dodać wszelkie informacje polityczne, gdyż one najbardziej wywołują wzburzenie, ale tym się nie będziemy zajmować. Życie człowieka od momentu chrztu powinno być nakierowane na Boga. Ale od chrztu do chwili, kiedy wypracujemy sobie swoje zdanie i poglądy, mija przynajmniej kilkanaście lat. Z wiekiem i doświadczeniem potrafimy rozpoznać, z kim mamy do czynienia. Tym samym wyrabiamy w sobie jakiś mechanizm klasyfikowania ludzi. Z tymi jest mi dobrze, z tamtymi mi jest nie po drodze. Dzięki temu unikamy niepotrzebnych konfliktów. Niestety jest to kierowanie się starotestamentalnym prawem: oko za oko, ząb za ząb. Jak ty do mnie wrogo, to i ja do ciebie tak samo. Jak ty do mnie dobrze, to i ja tak samo. Wdzięczność za wdzięczność. Taką postawę Jezus dzisiaj potępia. Czyż i poganie tak nie czynią? Zadaje pytanie. Potakiwanie głową, że w sumie ma rację, tutaj nie wystarczy. Należałoby przyjąć styl życia Jezusa. I to jest właśnie ta przeszkoda na naszej drodze. Nie jestem Jezusem, chciałoby się powiedzieć, na swoje usprawiedliwienie. Właśnie w tym momencie staje przed nami kolejne pytanie. Czy ja jestem Boży, czy światowy? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Jeśli jestem światowy, to za wszelką cenę będę unikał tego, co przeszkadza mi realizować swój plan na życie. Odniesienie się do Boga będzie tylko zewnętrznym wyrazem naszej pobożności. Bez patrzenia na konsekwencje będę realizował swój plan po trupach do celu. Papież Benedykt XVI napisał: gdyby człowiek umiał nadać życiu choćby tylko jednego, jedynego swojego brata, swego bliźniego, prawdziwy sens przez swoją miłość, to jego własne życie nabrałoby nieskończonej wartości. Tak pozostanie już zawsze, że ludzie będą żyli miłością, jaką spotkają na swej drodze, miłością, która daje sens. Aż wręcz prosi się, żeby sięgnąć do słów świętego Pawła z listu do Rzymian, a mocno utożsamianych z postacią księdza Jerzego Popiełuszki: zło dobrem zwyciężaj. Słowa te w latach komuny i inwigilacji działały wręcz jak płachta na byka. Postać księdza Jerzego była niemal jak rozgrzane żelazo, które ma wypalić zarazę w człowieku, czyli skłonność do czynienia zła. Czynienie dobra i postępowanie zgodnie z dekalogiem spotyka się z pogardą tylko dlatego, że nie potrafimy uwolnić się od naszych grzechów. Pies przypięty łańcuchem i zamknięty w kojcu będzie ujadał na tych, co są poza ograniczeniem. Wypuszczenie go sprawia, że zaczyna wesoło ganiać i bawić się. Tak działa zniewolenie. Nie możemy się ruszyć z miejsca, a zarazem zawodzimy, że inni są wolni. Jezusowe mówienie o miłości, czy też spojrzenie na nas z miłością, potrafi przeniknąć przez najbardziej zatwardziałe serca. Wezwanie do doskonałości i podobnianie się do Ojca to wyraz troski. Postawienie w swoim życiu Boga na pierwszym miejscu jest inwestycją w nas samych. Poznawanie Go to uświadomienie sobie, że On mnie zechciał, że patrzy na mnie z miłością, błogosławi mnie, czeka na mnie z tęsknotą i pragnie mnie wypełnić i udoskonalić ponad miarę moich oczekiwań. Ten człowiek, który dziś jest Twoim przeciwnikiem, może być jutro Twoim sprzymierzeńcem. Miłujmy tych, którzy miłowaniem nie mogą się odwdzięczyć. To może być pierwszy akt ich przemiany, który nie da im spokoju i poprowadzi ku wolności od nienawiści, wrogości i złośliwości. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.